Święty Jan Kanty, jałmużnik i uczony. W zachowaniu postów był pilny, w cierpliwości łaskawy, w wierze pomocny, w miłości gorący, w pokorze niski, w rozmyślaniach tajemnic Bożych wysoki, w oczekiwaniu mocny, w wytrzymałości mężny, pisał o świętym Janie Skęt ksiądz Piotr Skarga. Święty Jan był profesorem, opiekunem młodzieży uniwersyteckiej, ojcem ubogich, patronem wielu uniwersytetów i kolegiów. Nauka była dla niego jednym ze środków prowadzących do ideału świętości. Innym była pokora, a jeszcze innym pogarda dóbr materialnych. Istnieje wiele legend i opowieści o świętym Janie Skęt, w których często wydarzenia prawdziwe mieszają się z legendą. Świadczą one o wielkiej otwartości mistrza Jana na prostych, ubogich ludzi. Przebija z nich obraz człowieka wrażliwego, który bez wahania dzielił się z potrzebującymi, a za otrzymane dobro odwdzięczał się z nawiązką. Jedna z opowieści mówi, że w czerwcu 1464 roku, przechodząc przez rynek krakowski, sędziwy profesor zobaczył płaczącą dziewczynę. Czuły na nieszczęście bliźnich, zainteresował się powodem jej smutku. Okazało się, że dziewczyna rozbiła dzban, w którym niosła mleko. Płakała, lękając się kary, jaką spodziewała się ponieść z ręki srogiej pani, u której była służącą. Święty zebrał skorupy i zaczął się modlić. Nieoczekiwanie dzban w cudowny sposób zrósł się. Służąca zgodnie z poleceniem dobroczyńcy napełniła naczynie wodą z płynącej pod murami miasta Rudawy. Jan Kanty, pomodliwszy się nad dzbanem, oddał go dziewczynie. Był pełen mleka. Gdy w święta Bożego Narodzenia, idąc w nocy na jucznię, Jan Kanty spotkał leżącego na ulicy żebraka, który drżał cały z zimna i prosił o zlitowanie, nie namyślając się wiele, ściągnął z siebie płaszcz i okrył nim biedaka. Legenda głosi, że po powrocie do domu znalazł tę szatę w swym mieszkaniu. Podczas pieszej wędrówki przez podkrakowskie wsie święty Jan Skęt napotkał żeńców ścinających zboże. Chłopi chętnie wdali się w rozmowę z wędrowcem, a gdy zorientowali się, że od rana nic nie jadł, podzielili się z nim własnym posiłkiem. Wdzięczny profesor podarował im obraz Najświętszej Maryi Panny. Umieszczony w miejscowym kościele wizerunek Matki Bożej Lisieckiej zasłynął łaskami. Święty Jan przyszedł na świat 24 czerwca 1390 roku. Miejscem urodzenia były najprawdopodobniej Kęty, choć warto wspomnieć, że w pobliskiej wsi Malec istnieje tradycja mówiąca, że to właśnie tam urodził się przyszły święty. Jego rodzice Stanisław i Anna byli pobożnymi i zamożnymi mieszczanami. Niestety nie zachowały się żadne informacje o dzieciństwie przyszłego świętego. Pierwszym udokumentowanym wydarzeniem z życia Jana Skęt jest wpis w indeksie Akademii Krakowskiej, będący świadectwem przyjęcia go w poczet studentów Wydziału Sztuk Wyzwolonych Krakowskiej Wszechnicy. Było to w roku 1413, a więc gdy świeżo upieczony student miał 23 lata. Kariera naukowa Jana przebiegała bez zakłóceń. We wrześniu 1415 roku otrzymał tytuł bakałarza nauk wyzwolonych, zaś magistrem tego kierunku został w styczniu roku 1418. W tym też okresie przyjął święcenia kapłańskie. Niestety uzyskana przez młodego akademika posada docenta nauk filozoficznych była bezpłatna. Dla zabezpieczenia sobie bytu zdecydował się więc objąć zaproponowaną mu przez miechowskich bożogrobców funkcję kierownika ich szkoły klasztornej. W Miechowie spędził Jan Skęt 8 lat. Oprócz kierowania szkołą zajmował się kaznodziejstwem. W spuściźnie rękopiśmiennej, jaka pozostała po świętym, znajdują się szkice kazań i wyciągi z tekstów autorstwa innych, słynnych wówczas polskich kaznodziejów. Mając do dyspozycji bibliotekę klasztorną w Miechowie, mistrz Jan w chwilach wolnych kopiował dzieła słynnych teologów, zwłaszcza świętego Augustyna. Nie zapomniała o nim jednak jego alma mater. Gdy pod koniec lat 20. zwolniło się miejsce w jednym z kolegiów, o jego objęcie został poproszony Jan Kanty. Powrócił więc do Krakowa i rozpoczął wykłady na Wydziale Nauk Wyzwolonych.
Dość szybko, bo w roku akademickim 1432-33 został wybrany dziekanem wydziału. Funkcję tę pełnił ponownie w latach 1437-38. Jednocześnie kontynuował studia na najważniejszym wydziale Akademii Krakowskiej, teologicznym. W 1439 roku otrzymał tytuł bakałarza świętej teologii i został kanonikiem kolegiaty świętego Floriana. Z tą ostatnią godnością związana była funkcja plebana parafii w Olkuszu. Oczywiście duszpasterstwo w tym górniczym mieście nie wchodziło w grę z powodu oddalenia od Krakowa. Nie dawało to świętemu Janowi spokoju. Po kilku miesiącach zrezygnował więc z proboszczostwa olkuskiego, ponieważ nie chciał obciążać swego sumienia odpowiedzialnością za dusze wiernych, których nawet nie widział. Zachował jednak tytuł kanonika kantora u świętego Floriana, co zobowiązywało go do opieki nad śpiewem w kolegiacie. W 1443 roku Jan Kanty uzyskał tytuł magistra teologii, wówczas wyżej w hierarchii był tylko tytuł doktora. Uprawniało go to do wykładania królowej nauk studentom. I rzeczywiście, 2 lata później jego nazwisko możemy znaleźć na liście profesorów Wydziału Teologicznego. Obok pracy dydaktyczno-naukowej sporą część energii mistrz Jan poświęcał duszpasterstwu. Jak każdy ksiądz pełnił posługę przy ołtarzu, na ambonie i w konfesjonale, ale oprócz tego jako teolog służył poradą innym braciom w kapłaństwie, którzy zwracali się do niego z prośbą o rozwiązanie trudnych przypadków, z którymi zetknęli się podczas sprawowania sakramentu pokuty. Niejednokrotnie rozstrzygał więc problemy związane z etyką małżeńską, nałogami czy stosunkami międzyludzkimi. Wielką wagę w swej pracy duszpasterskiej święty Jan Kanty przywiązywał do rozpowszechniania kultu Najświętszego Sakramentu i przyjmowania komunii świętej przez wiernych. Jego skromność, zamiłowanie do ascezy i modlitwy, szacunek z jakim zwracał się do innych ludzi robiły ogromne wrażenie na otoczeniu. Nie pozwalał, aby w jego obecności kogoś obmawiano. Na ścianie swej izdebki wypisał po łacinie maksymę «Conturbare cave, quia placare grave», co można przetłumaczyć. Strzeż się obrazić kogo, bo przepraszać nie jest błogo. Żyjący z nim w murach Akademii profesorowie byli wielokrotnie świadkami, jak podczas wspólnego posiłku mistrz Jan powiadomiony o pojawieniu się żebraka wstawał od stołu, mówiąc «Chrystus przychodzi». W takich wypadkach obdarowywał przybysza własnym jedzeniem, bądź po prostu sadzał go na swym miejscu za stołem. Jeszcze raz zacytujmy księdza Piotra Skargę, który pisał o świętym. Miłosierne uczynki nieustannie czynił, potrzebującym pomoc dając, smutnych pocieszając, gości i pielgrzymów przyjmując, więźniów nawiedzając i sercem pełnym miłosierdzia szaty i buty co rok ubogim kupując rozdawał. Czasem ujrzawszy bosego ubogiego, swoje mutrzewiki dawał, a sam nogi swoje gołe spuszczeniem płaszcza pokrywszy, do domu wracał. Pamiętając o zaleceniach ewangelicznych Pana Jezusa oraz przykładzie wielkich świętych, Jan Kanty żył bardzo skromnie. W gmachu akademii zajmował małą celę, często pościł. Jako ćwiczenie ascetyczne można także uznać mrówczą pracę przy kopiowaniu dzieł filozoficznych i teologicznych. Poświęcał tej czynności niemal każdą wolną chwilę. Pozostawione przez niego rękopisy liczą łącznie ponad 18 tysięcy stron. Gdzieniegdzie na marginesach notował uwagi do treści przepisywanego dzieła. Jeden z nich może być symbolem jego umiłowania prawdy i wierności Kościołowi. Brzmi on następująco. O tej rzeczy trzeba czytać ostrożnie, spoglądając ze czcią ku Kościołowi, aby nie brać fałszu za prawdę. Powaga bowiem Kościoła jest wyższa nad te argumenty. Przy niej należy pozostać, aby mieć życie ze świętymi. Niestety nie mamy pełnych informacji o ostatnich latach życia świętego Jana Kantego. Podobno miał w tym czasie odwiedzić Jerozolimę oraz kilkakrotnie Rzym. Z pewnością jednak pracował i czcił Boga życiem i modlitwą. Pan zakończył jego ziemską wędrówkę w Wigilię swoich narodzin, to jest 24 grudnia 1473 roku. Pochowany został tam, gdzie żył i umarł, to jest w Krakowie w kościele akademickim świętej Anny.
Wielki kult, jakim go otoczyli Polacy, został sankcjonowany 16 września 1690 roku przez dekret beatyfikacyjny papieża Klemensa XII. Kilkadziesiąt lat później, 16 lipca 1767 roku, kanonizował go Ojciec Święty Klemens XIII. Wspomnienie liturgiczne świętego Jana Kantego przypada 20 października. Artykuł opublikowany w 54. numerze Przymierza z Maryją z 2010 roku czytał autor Adam Kowalik.